chyba czas zrobić nowego vloga. Dawno nie vlogowałem, a teraz jest dość dużo czasu, bo wszystkie prace, jakie miałem związane z wideo, foto i dodatkowo praca, którą miałem dodatkowo, żeby zarobić trochę więcej pieniędzy, niestety nie działa. Dzięki koronawirusowi jesteśmy w Londynie. Mamy dość dużo planów na kolejne dwa miesiące, które nie wiemy, czy w tej sytuacji wypalą i czy będą tak działały, jak założyliśmy. Większość z nich nie wypali, bo zakładaliśmy zrobić tutaj jeszcze parę vlogów i parę rzeczy w Londynie. Ale więcej powiem o tym już za chwilę. Jesteśmy z Martyną w naszym, jednym z naszych ulubionych parków. Wyszliśmy na spacer, bo przecież w domu to można zwariować. Nie wiem, jak ludzie wytrzymują w domu na tej całej kwarantannie, zostań w domu, hasztagi i te sprawy. Nie wiem, jak to jest możliwe. My zostaliśmy w domu przez, nie wiem, jeden dzień i po prostu wariujemy i musimy wyjść. Chociaż na spacer, ale no z daleka od ludzi, nie ma tu dużo ludzi. Aczkolwiek w Londynie nadal jest dużo ludzi wszędzie. Wszędzie jest dużo ludzi. Nie wiem, może któregoś dnia wybiorę się w ciągu tygodnia do Londynu, zobaczyć co i jak to wygląda, nagrać parę ujęć i pokazać, jak wygląda epidemia czy tam pandemia w Londynie. Aczkolwiek warto chyba dodać, że w Londynie nikt nikomu nie zakazał wychodzenia z domu. To czyli prawda, jest inaczej niż prawda. W Polsce. Tutaj tak naprawdę podczas konferencji prasowej, kiedy pytali się ludzi, czy dozwolone będzie wychodzenie z domu, to było powiedziane, że to jest nawet zalecane, aby wyjść z domu. Oczywiście nie w wielkiej grupie ludzi, ale że siedzenie w domu jest po prostu niezdrowe dla pewnie i twojej głowy, i twojego ciała. Także tutaj ludzie nadal są na ulicach, bo jest na to przyzwolenie. No, Martyna pięknie się rozgadała i wam opowiedziała, więc ja już po prostu nic nie będę dodawał. Wystarczy. Tutaj na przykład jest pub zazwyczaj i ludzie siedzą w pubie, to jest jedyna różnica. Pub jest zamknięty, no i jak widzicie, ludzi też nie jest za dużo. Są za to jakieś ptaki tam, gdzieś, tam. I robią dużo hałasu. Nie wiem, czy zawsze tak robią hałas, ale teraz robią dużo hałasu, no i dobrze je słychać, bo nie ma ludzi. A tutaj ludzie mieszkają na łodziach. Super sprawa. Chciałbym w sumie kiedyś spróbować mieszkać na łodzi, to musi być naprawdę ciekawe. Po prostu mieć mieszkanie na łodzi. Jak chcesz, to sobie gdzieś popłyniesz, jak nie, no to sobie stoisz w takim porcie tutaj, w takim pięknym miejscu i sobie chillujesz. I normalnie pewnie chodzisz do pracy i jest fajnie. Zapomniałem statywu, więc Martyna pomaga mi nagrywać. Mam kawę w termosie, więc będę się upajał tutaj pyszną, gorącą kawą. Nie wiem, czy widać, jak paruje. Widać? Martyna? Troszeczkę, lekko. Widać? Trochę paruje. No, w każdym razie, jakie mamy plany? No, mieliśmy plan już od dłuższego czasu, żeby wyjechać z UK, wyjechać z Londynu i wrócić do Polski. Mamy zabukowane loty na 26 kwietnia. I teraz wielkim pytaniem jest, czy uda nam się wylecieć z tą 26 kwietnia, bo jak na razie wiem, do 19 kwietnia chyba są zamknięte granice w Polsce, więc nie latają żadne loty, prócz lotów z lotu organizowane przez rząd, którymi można wrócić do Polski. Zastanawialiśmy się nad tymi lotami, aczkolwiek musimy też oddać nasze rzeczy do przeprowadzki, żeby ktoś nam je przewiózł i mamy to zabukowane także na 25 kwietnia, także dzień wcześniej niż powinniśmy wylecieć, więc myślimy, że do tego czasu tutaj zostaniemy. No ale właśnie, zostając tutaj do tego czasu nie za wiele możemy zrobić, bo transport w Londynie działa tak sobie,
Nie za bardzo wiemy, czy powinniśmy wychodzić z domu, czy nie powinniśmy wychodzić z domu, czy powinniśmy zostać. Napiję się trochę kawy. No i właśnie nie wiadomo, co robić. Tak z jednej strony człowiek by wyszedł, nagrał coś na mieście, pokazał trochę, jak Londyn wygląda w czasie takiej epidemii, pandemii, koronawirusa, a z drugiej strony no nie do końca wiem, co powinienem zrobić. Czy powinienem być za szkołą polską i po prostu zostać w domu, czy powinienem być bardziej za szkołą angielską i po prostu wyjść i robić rzeczy na mieście. Aczkolwiek tak, kawiarnie są zamknięte, puby są zamknięte, wszystko jest zamknięte, prócz właściwie takich rzeczy, gdzie możecie wziąć coś na wynos. Więc też wychodząc na miasto, nie za bardzo można wejść do toalety gdzieś, nie za bardzo można usiąść i się ogrzać, a pogoda no nie jest jeszcze najlepsza, jest dość zimna, jak zresztą widzicie po moim ubiorze, dość ciepłym. No i tak się zastanawiamy, co zrobić, aczkolwiek chyba zostaniemy do końca. Martyna, co ty myślisz na ten temat? Ja myślę, że sytuacja jest na tyle skomplikowana, że niestety z dnia na dzień nie da się podjąć żadnej decyzji. Zostanie tutaj do końca nie byłoby najgorszym pomysłem, gdyby nie fakt, że niestety mieszkamy w dość małym pokoiku i w momencie, kiedy ja nadal pracuję zdalnie, Mariusz nie ma się gdzie podziać, natomiast jeżeli Mariusz miałby pracować, to ja nie miałabym się gdzie podziać, także to jest główna przeszkoda i coś, co nas niestety troszkę denerwuje. Tak samo jak właśnie fakt, o czym Mariusz wspomniał, że nie do końca wiemy, czym mamy się zająć, bo nie do końca wiemy, czy powinniśmy wychodzić z domu, czy powinniśmy w nim zostać. Jeżeli... Może dodam, że po prostu, żeby zaoszczędzić pieniądze, zdecydowaliśmy, że będziemy mieszkać w małym pokoju, po prostu w sypialni. To jest jedyna rzecz, jaką wynajmujemy i dlatego mamy tak mało miejsca. I nawet nagranie jakiegoś wideo na YouTube'a, zrobienie jakiejś recenzji czy tutoriala, to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie. Zgadza się. Także póki co plan jest, że zostajemy tutaj do 26? Gdzie się 20... oddalasz? Na ciebie się patrzę, do 26 kwietnia. Ja do tego czasu skończę swoją pracę tutaj. Mariusz, mamy nadzieję, nakręci kilka filmów, vlogów. No, jeżeli będę mógł wyjść na miasto i nikt mnie za to nie zlinczuje, bo też nie wiem, jakie jest podejście was. No, my chodzimy trochę po mieście, gdzieś tam staramy się, że tak powiem, staramy się unikać tłumów i staramy się unikać ludzi po prostu. No, ale też, no, ja nie jestem człowiekiem, który potrafi wytrzymać 7 dni, 24 godziny na dobę w domu. Nie jestem w stanie. Muszę wyjść na spacer, muszę wyjść na chwilę do jakiejkolwiek natury i to w sumie jest jeden z powodów, dlaczego chcemy wrócić do Polski, bo w takim wielkim mieście jak Londyn no jest ciężko z naturą, taką prawdziwą naturą, więc myślimy, że w Polsce, będąc nawet w Warszawie, jest prościej wsiąść w samochód i gdzieś po prostu sobie podjechać i coś ciekawego zrobić w jakiejś fajnej naturze. Pojechać w góry, na Mazury, czy nad morze, czy gdziekolwiek i po prostu robić fajne rzeczy i nagrywać fajne vlogi i fajne wideo i też jeśli chodzi o biznes, na pewno będzie nam łatwiej. Co ty na to, Martyna? Zgadzam się. Masz coś do dodania? Nie, wydaje mi się, że to już tak pokrótce powiedziałeś o wszystkim, także zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Także teraz piękna kawka i do domu. Wróciliśmy już do domu. Nie jest bardzo zimno, ale jest trochę zimno, co nie, Martyna? Jest. Ja się cieszę, że wróciliśmy. Aczkolwiek kawka fajnie rozgrzała. Wróciliśmy sobie, smażyliśmy trochę. No i chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że miałem zaplanowane parę projektów fotograficznych i wideo w Londynie i teraz nie wiem, co z nich wyniknie. Może nie wyniknie nic, więc możliwe, że będziemy musieli tutaj wrócić kiedyś i zrobić te rzeczy, bo
Szkoda by było ich nie zrobić. No ale myślę, że będzie co będzie. Tak to w życiu bywa, że nie możemy przewidzieć takich rzeczy jak epidemia wirusa i po prostu musimy zrobić coś, żeby dalej żyć i zobaczyć, co będzie dalej. Masz coś do zadania, Martyna? Czy kończymy tego vloga i oglądamy jakiś film? Myślę, że musimy znaleźć film do oglądania, więc... No, teraz zrobimy sobie jakąś herbatkę albo coś w tym stylu, kolację i zaczniemy oglądać film. Wiem, że dużo biadoliłem w tym vlogu. Nie wiem, czy to było dobre, czy nie. Jak myślisz, Martyna? Dużo biadoliłem. Myślę, że mniej więcej miało to sens. Miało to sens, może. Dajcie znać, czy miało to sens, czy byście chcieli, żebym zrobił jakieś vlogi z pokazywania, jak wygląda Londyn. Jak widzieliście na niektórych ujęciach, które nagrałem w B-rollu, wiele pubów czy jakichś miejsc z jedzeniem ma kartki wywieszone, że są zamknięte albo że mają tylko rzeczy na wynos. Jedna była dość śmieszna nawet, że nie mają żadnej gotówki, alkoholu albo papieru toaletowego, żeby nikt ich nie okradł. Dla mnie to było dość zabawne, nie wiem, czy dla was też. No i to chyba będzie na tyle, nie wiem. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w następnym wideo, vlogu, tego typu rzeczy i będziemy w kontakcie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, dajcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli wam się podobało, jeżeli chcecie zobaczyć więcej treści i obczajcie też mój Instagram. Jeżeli chcecie, to sfollowujcie i wysyłajcie mi wiadomości tam, bo tam jest najlepszy kontakt z widzami, jaki mam. Martyna, coś do dodania, czy żegnamy się? Żegnamy się, idziemy na herbatę. Aż się zmęczyłem od mówienia. No, trzymajcie się, na razie.